Cześć, witajcie. Niestety mam problemy techniczne i nie udało mi się zrobić udostępnienia ekranu, a miałam dla Was przygotowane zdjęcia, przykłady, które by łatwiej Wam zobrazowały to, o czym będę mówiła i ułatwiły też dobór poszczególnych elementów. Niestety, tak jak mówię, no nie udało mi się udostępnić tego ekranu, więc dzisiaj zrobię po prostu krótszego live'a. Opowiem o materiałach, z których wykonujemy meble, na jakie warto zwrócić uwagę, z czego te meble robić, jak współpracować ze stolarzem. I to będzie pierwsza część, taki wstęp i pod koniec przyszłego tygodnia, najprawdopodobniej w piątek albo w sobotę, nie tą, która teraz będzie, tylko następną, będzie live, w którym postaram się wszystko pokazać. Jeżeli możecie mi pomóc i wiecie, dlaczego OBS pokazuje czarny ekran zamiast udostępnienia, to dajcie znać. Ja wiem, że nieraz to się wiąże z kartą graficzną, ale do tej pory wszystko u mnie działało normalnie, sprawnie i nie wiem, czy ja po prostu przez przypadek na coś kliknęłam, czy nie wiem dokładnie, co ja tutaj zrobiłam, że po prostu to przechwytywanie ekranu mi absolutnie nie działa. Robiłam już wszystko, obejrzałam całe ustawienia, wyłączyłam komputer, więc jeżeli są u Was osoby, które miały podobny problem, to dajcie znać. No i już jest 18:20, miałam o 18:00 zacząć, jak zwykle coś się zadziało. Chociaż do tej pory udawało mi się prawie zawsze wystartować przed 18:00. Ja jeszcze poczekam chwileczkę na osoby, które mają się tutaj pojawić. Nawet jeżeli Wam się wydaje, że ten live temat tego live'a nie jest taki super interesujący, to muszę Wam powiedzieć, że dużo osób właśnie tutaj popełnia bardzo dużo błędów podczas zamawiania mebli. I jeśli chodzi o materiały i w ogóle materiały stolarskie i wykończenie mebli, to mało też osób zdaje sobie sprawę, jakie są realne koszty i jak to poprawnie wyceniać i jak wybierać w ogóle stolarza, tak żeby te rzeczy były dobrze zrobione. I ja teraz może tak pokrótce powiem, z czego wykonywać meble. Jeśli chodzi o meble na zamówienie, takie jak kuchnie, które najczęściej zamawiamy, czy meble łazienkowe, musicie zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa materiały. Pierwsze to jest to, z czego są zrobione korpusy i szczególnie fronty, a drugie to są blaty. To są dwa takie elementy, które zawsze musimy wybierać i to, z jakich materiałów wykonamy te dane szafy, te dane elementy, będzie zależało, jak długo one przetrwają. Ja Wam pokażę coś na kamerze, skoro mi nie działa udostępnienie, to się powiększę trochę, żeby Wam cokolwiek pokazać. Ok, zobaczcie. Jeżeli zastosujemy takim w ogóle najtańszym materiałem, są płyty laminowane. I płyty laminowane mogą, jest to materiał wiadomo syntetyczny, który może udawać zarówno jednolite kolory, jak i może udawać różne struktury drewna, kamieni, betonu. I w laminatach, jak wybieramy sobie laminaty, to mamy tak najczęściej osobne próbniki, które dotyczą laminatów jako fronty meblowe, a osobne kolekcje mamy, jeśli chodzi o blaty. I teraz, jeżeli na przykład Wam się marzy zrobienie frontu i blatu z tego samego odcienia, to pamiętajcie, żeby wybierać z takich kolorów, które występują zarówno we frontach, jak i w blatach. Nie zawsze osoby na to zwracają uwagę i dlatego jest problem, że nastawiamy się na jakiś kolor, który występuje we frontach meblowych, czyli te wszystkie drzwiczki, na przykład kuchenne, a w blacie mamy zupełnie inny odcień. Ok, witam jeszcze raz wszystkich. Dzisiaj niestety nie działa mi udostępnianie ekranu, dlatego nie wszystko, tak jak mówiłam wcześniej, mogę pokazać. Będzie następny live, w którym pokażę już wszystkie materiały. Dzisiaj postaram się troszeczkę tak ręcznie Wam pokazywać. Czyli fronty meblowe możemy zrobić z na przykład laminatu, który może być jednokolorowy, może pokazywać
strukturę drewna, także może być też ten, który pokazuje i wygląda jak beton. Tutaj mamy dosyć dużą dowolność. I te materiały, przez to, że one nie są naturalne, one mogą tak naprawdę wszystko udawać i imitować. Jeżeli wybierzemy fronty, które będą na przykład z litego drewna czy z drewna klejonego, no to mamy jakieś ograniczenia. Oczywiście można je lakierować w lakierze w połysku, w pumacie, mogą być jakieś różnego rodzaju bejce, ale będą to bardzo drogie drzwi. Tak jak kiedyś meble robiło się najczęściej właśnie z drewna, to teraz bardzo rzadko ze względu na cenę, bo cena frontów meblowych, takich wykonanych z drewna, może być nawet, słuchajcie, 600 zł za metr kwadrat. Czyli kuchnia w laminacie może kosztować na przykład 20 tysięcy, cała z litego drewna może, czy tam drewna klejonego bardziej, będzie kosztowała na przykład 40, 50, 60 tysięcy. Kolejnym elementem, kolejnym materiałem, z którego można wykonać fronty meblowe, będzie MDF, który może być polakierowany. I MDF tak naprawdę możemy, słuchajcie, polakierować, czekajcie, od tej strony, polakierować na, we wszystkich kolorach NCS-a. NCS to jest taki międzynarodowy system barw. On jest stosowany, szczególnie przy malowaniu ścian, ale fronty mogą być też w tych kolorach wylakierowane, więc albo w NCS-ie, zobaczcie, tutaj jest NCS, albo w RALu. W RALu mamy tych kolorów mniej i niektórzy stolarze tylko lakierują w RALu, czyli tych odcieni będziemy mieli o wiele mniej. Ja Wam pokażę próbnik RALa. Próbnik RALa to jest ten mały kawałek, próbnik NCS-a to jest taki duży kawałek. I fronty, które sobie byście wybrali, na przykład lakierowane w tym materiale, o tyle byłoby fajne, że możecie dobrać sobie idealnie odcień, jaki potrzebujecie w stosunku do ścian, w stosunku do innych materiałów. Czyli na przykład, jeżeli chcielibyście mieć fronty albo szkło pomiędzy szafkami w danym kolorze, na przykład w jakimś jasno-szarym NCS-ie, to w tym samym odcieniu może szklarz Wam polakierować z tyłu szkło i tak samo stolarz może Wam wylakierować fronty meblowe. Cena za takie fronty, to jeśli chodzi o MDF, to jest w granicach 300-350 zł za metr kwadrat, ale wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaki lakier jest użyty, więc to naprawdę może różnie wypadać. Najtańszy oczywiście jest laminat, później fronty lakierowane, a na końcu materiał naturalny, jakim jest fornir. I fornir to jest cienka warstwa drewna, którą nakleja się również na MDF. Ona jest bardzo naturalna i no jest, tak jak materiał naturalny, bardzo ładnie oddaje kolor danego gatunku drewna, ale wszystko zależy też od tego, jak jest wylakierowana, czy w połysku, czy w macie, czy jakieś są nałożone na przykład specjalne wybielane lakiery i tak dalej. Mamy też dosyć duże ograniczenia kolorystyczne, bo jest to materiał naturalny. Tak samo z kamieniem. Jeżeli wybieramy kamień naturalny, na przykład na blat, no to odcień będzie taki, jak matka ziemia nam dała, czyli to, co zostało wydobyte z danego kamieniołomu, i na to też musicie zwrócić uwagę. I to, że dany kamień się nazywa jakoś tam, na przykład zobaczcie, tu mam River White kamień, no to to jest oczywiście mała próbka, to każdy plaster, każda taka wielka formatka wydobyta może się różnić od siebie i te łączenia będą też widoczne, więc na to musicie zwrócić, słuchajcie, zwrócić uwagę przy łączeniu. Czyli fronty możemy zrobić zarówno z MDF-u polakierowanego, MDF-u w fornirze, możemy zrobić fronty, które są z naturalnego drewna, drewna klejonego, z laminatu, ale fronty meblowe też mogą być obkładane kamieniami, takimi cienkimi spiekami, także oczywiście to jest materiał najdroższy, ale też na specjalnej konstrukcji ten kamień może być położony. Widziałam też fronty, które są betonowe, więc teraz wybór jest dosyć duży. I teraz, jeżeli byście chcieli wykonać blat, to w blacie też mamy podobną zależność, czyli możemy zastosować blaty, które są w laminacie, i to będą blaty najtańsze. Tutaj należy zwrócić oczywiście uwagę na samą krawędź, jak jest wykończona, żeby nie była narażona na wilgoć, ale możecie też zrobić blaty z kamienia naturalnego. Na blaty kuchenne najbardziej nadaje się granit.
dlatego że jest to materiał bardzo odporny. W internecie zobaczycie dużo realizacji z marmuru. Pamiętajcie, że marmur nie do końca się nadaje i bardzo łatwo chłonie różnego rodzaju plamy. Chociaż ostatnio napisał do mnie jakaś firma, która ma specjalne impregnaty właśnie do blatów marmurowych, które podobno chronią całkowicie marmur. Także ja tego jeszcze nie sprawdzałam. Jak sobie poczytam, zobaczę, to dam Wam znać na te impregnaty, wtedy ewentualnie możecie zastosować marmur. Blaty marmurowe bardziej, jak już byście chcieli koniecznie użyć, to raczej bardziej do łazienki, ale też trzeba uważać właśnie na to, że się plamią i brudzą. Kolejną możliwością, którą chciałam Wam pokazać, a niestety nie mogę, są to blaty z konglomeratu kwarcowego. One się zaczynają w granicach 1500 za metr kwadrat, a laminaty na przykład 250-350 za metr kwadrat, więc różnica jest bardzo duża. One się składają z kruszynego kamienia i z żywicy i są dosyć odporne właśnie na zrysowania. Bardzo często można też nawet na nich coś tam pokroić, chociaż to wszystko zależy, i można odstawiać gorące naczynia. Bardzo popularnym materiałem są blaty kompozytowe, takie na przykład jak rehał czy korian. Ja Wam pokażę próbki. W następnym live będzie więcej materiałów. Zobaczcie, tutaj są różnego rodzaju koriany. I to już jest materiał taki troszeczkę bardziej syntetyczny, dlatego że to jest żywica akrylowa z różnymi materiałami połączona. I tutaj możemy uzyskać przeróżne jak gdyby kolory, takie małe chipsiki, które są w środku. No naprawdę może to być bardzo gładkie, jednolite. Plusem tego jest tych blatów, że jak połączymy sobie na przykład dwa fragmenty po literze L blatu, to nie będzie widać łączenia. Można z tego wykonywać również umywalki, zlewy, ociekacze, ale to pokażę na następnym live, żebyście mogli zobaczyć sobie na przykładach. Jeżeli szukacie nietypowego koloru, to właśnie ten materiał byłby dobry. Ja zaraz sprawdzę, jacy są producenci. Z blatów kompozytowych mamy Keroka, Koriana, Rehała i Starona, z tego co tutaj widzę. To też jest około 1500 za metr kwadrat, więc jeżeli mamy sporą kuchnię, i nie mówię tutaj o wyspie i blacie, to też około 12-16 tysięcy może nas kosztować blat. I też mało osób z tego sobie zdaje sprawę. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o korian i w ogóle o blaty kompozytowe, szczególnie białe i czarne, na czarnych będzie dosyć mocno widać rysy, a na białych mogą być widoczne plamy, na przykład od czerwonego wina, więc tutaj musicie naprawdę uważać na te blaty, ale one są bardziej trwałe na pewno niż blaty z laminatu, chociaż wszystko zależy od tego, co wybierzecie. Czyli mieliśmy blaty z laminatu, mieliśmy blaty kompozytowe i blaty z konglomeratu kwarcowego. Mogą też być blaty, słuchajcie, ze spieku, z kamienia spiekowego. One też nie będą tanie, ale ten materiał jest bardzo, słuchajcie, odporny. One będą ścinane pod kątem 45 stopni, ja pokażę to na live'ie, i są odporne na właśnie na sok z cytryny, na różnego rodzaju chemię, więc naprawdę dobrze się je używa. I oczywiście no, cena też jest odpowiednia, ale te blaty można używać przez bardzo długi czas. Możecie też zrobić blaty drewniane, takie, które są na przykład widoczne w Ikei, chociaż ja ogólnie blaty drewniane odradzam. One są w wykończeniu albo w lakierze, albo w oleju. Jeżeli są w oleju, no to są narażone na wodę bardzo mocno i takie blaty bardzo szybko, mało estetycznie wyglądają, dlatego że robią się plamy i ta woda w tych blatach trochę zostaje, więc tutaj naprawdę zastanówcie się, czy na pewno chcecie blaty drewniane. Lakier bardziej chroni, więc jak już, to może w lakierze, ale no trzeba po prostu być miłośnikiem drewna, żeby po prostu taki blat wybrać. Z takich blatów też można wykonywać szafki, na przykład można wykorzystać taki blat w szafkach łazienkowych. I teraz jeśli chodzi o szafki łazienkowe, możecie je zrobić z materiałów odpornych na wilgoć i na pewno kamienie naturalne, czyli ten granit albo
koriany, czyli blaty kompozytowe, czy blaty z konglomeratu kwarcowego, czy ze spieku, one będą na pewno bardziej odporne, ale jest to też związane z ceną. I też bardzo mało osób sprawdza sobie ceny w ogóle mebli łazienkowych. Czyli jeżeli mamy na przykład meble jakiegoś polskiego producenta, to szafka zwykła, pojedyncza potrafi kosztować 1000-1500 zł. I ona jest najczęściej od przodu lakierowana bądź foliowana, a ta część frontu wewnętrzna jest laminatem. Jeżeli chcecie mieć bardziej zabezpieczone przed wodą, to musicie stosować tak zwane lakierowanie sześciostronne, czyli z wszystkich stron poprosić stolarza, żeby Wam wylakierował. No i szafki już kosztują po kilka tysięcy. Jeżeli blat jest na przykład kamienny, to sam blat może kosztować 2000, 3000, 4000. Zależy, jak duża oczywiście jest szafka, dlatego zwracajcie na to uwagę i dosyć szybko musicie sobie to wycenić, żeby wpisać realne koszty w swoim budżecie, bo bardzo mało osób na to zwraca uwagę i wszyscy myślą, że za 500 zł dostaną szafkę łazienkową. Więc nawet jak będziecie kupowali za 1500 gotową, to nie jest gwarancja, że ta szafka Wam przetrwa lata. I pamiętam, że było pytanie, Aneta jest, więc ona chyba zadawała to pytanie, gdzie kupić szafkę, z czego kupić szafkę łazienkową, żeby ona wytrzymała bardzo długo. No niestety trzeba kupić bardzo drogą szafkę, czyli najlepiej zrobić na zamówienie, najlepiej, żeby blat był kamienny, a fronty, żeby były wylakierowane z wszystkich stron, albo fornirowane, ale też porządnie wylakierowane, tak żeby nie było żadnych jakichś łączeń, tak jak jest na przykład w szafkach z laminatu albo z folii, że gdzieś mamy dwie struktury, no i tam na krawędzi mogą być mikro jakieś uszkodzenia i wtedy ta wilgoć wchodzi do środka, najczęściej do płyty wiórowej i ta szafka zaczyna puchnąć. Więc no coś za coś. Jak będzie blat na przykład drewniany i porządnie wylakierowany, no to wiadomo, że on nam się raczej nie będzie rozwarstwiał, tak jak płyta laminowana, ale na pewno plamy różnego rodzaju mogą na nim zostawać, więc weźcie to pod uwagę. W szafkach łazienkowych stosuje się nieraz też szkło, więc można spróbować ze szkłem położonym na blacie i nieraz robię też blaty, które są wylakierowane, ale tutaj zwracam uwagę na to, że lakier może się rysować, więc raczej połyski odpadają. Raczej powinien to być półmat, no i też o taką szafkę trzeba dosyć mocno dbać, żeby ona się tak szybko nie zniszczyła. No ale będziemy mogli na przykład uzyskać dany kolor, czyli jak chcemy, żeby cała szafka była biała, a nie chcemy mieć blatu kamiennego albo z konglomeratu, no to możemy właśnie ten blat wylakierować, ale to nie będzie idealne jak gdyby rozwiązanie takie, które się nam nigdy nie zarysuje, nie zniszczy i tak dalej. Więc no, pod tym względem kamień zawsze będzie najlepszy. Teraz tak, jeżeli mamy blaty kamienne z granitu, to na pewno łączenie będzie widoczne, bo kamień jest fazowany, czyli ta mała faska pod kątem, no powiedzmy 45 stopni, będzie widoczna. I jest to o tyle istotne, że jak robicie na przykład szafkę, meble kuchenne i chcecie kawałek blatu mieć też jakąś taką opaskę na ścianie, no to tam w tej szczelinie może Wam się trochę brud zbierać. Jeżeli zastosujecie na przykład blaty kompozytowe jak korian czy rehał, no to można to tak zrobić, że nie będzie widocznego żadnego łączenia. Czyli ta struktura jest taka bardziej higieniczna. No zawsze są jakieś plusy i minusy i po prostu musicie wyważyć, co jest dla Was najlepsze. No niestety nie mogę Wam pokazać, nie wiem dlaczego odmawia mi program posłuszeństwa i no i nie widać tego, co chciałabym nagrać. Aneta pisze, że niestety obecna szafka zaczyna nam się rozpadać, ma 5 lat. No to i tak nieźle, bo 5 lat wytrzymała, bo ostatnio u mojego brata szafka łazienkowa była obok wanny, gdzie też był prysznic, była kabina niby prysznicowa, ale ta wilgoć była na tyle bliska, że po 2 latach już się całkowicie rozkleiła, także no niestety, tam gdzie są łączenia, to może się tak właśnie dziać, więc jedyna opcja to wylakierowanie frontu meblowego, czy tam szuflady, czy drzwiczek z wszystkich 6 stron przez stolarza, żeby to było po prostu bardziej odporne. Ale jeżeli oczywiście ktoś przywali jakimś kubkiem, czymś i uszkodzi, naruszy tą strukturę, no to tam już woda może wchodzić. Ale wtedy nie całą powierzchnią naokoło frontu, tylko ewentualnie w tym miejscu, więc jest to na pewno bardziej odporne. Cześć Justyna, jak macie jakieś pytania, to możecie zadać.
Niestety nie działa mi udostępnienie ekranu, więc nie mogę Wam wszystkiego tutaj, jakbym chciała, pokazywać. Chociaż mam materiały przygotowane. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale tak się dzieje. W przyszłym tygodniu właśnie nie będzie live we wtorek i Q&A też nie będzie, więc dopiero chyba w następny piątek albo sobotę się zobaczymy, więc jak macie jakieś pytania, możecie tutaj pod tym pisać. Nie powiedziałam, widzę tutaj, jak tak sobie czytam, nie powiedziałam jeszcze jednej rzeczy, że blat kamienny, w ogóle granit może być w obróbce i w montażu trochę tańszy, oczywiście zależy jaki granit, niż blaty, które są kompozytowe albo konglomeraty kwarcowe, czy blaty z kamienia spiekowego. Więc tutaj też, jeżeli byście chcieli mieć bardziej odporny blat, a troszeczkę zaoszczędzić, no to możecie kupić po prostu jakiś tańszy blat z naturalnego kamienia, z jakiegoś granitu. Na przykład może z jakiegoś tutaj polskiego kamieniołomu, bo one zaczynają się w granicach 700 zł za metr kwadrat, ale na cenę też składa się obróbka i wycięcie wszystkich otworów, więc to też musicie wziąć pod uwagę. I tu Wam pokażę na przykład granit taki stosunkowo jasny, taki beżowy w jednej z moich realizacji z książki. Znajdziecie to oczywiście tutaj w książce. I tutaj są właśnie takie przykłady, ja to dokładnie opisuję, jak to wygląda. Zobaczę, czy jeszcze... A tutaj na przykład mamy fragment szafki łazienkowej, gdzie na blacie nie ma granitu, tylko jest właśnie jedna z odmiany marmur. Już teraz nie pamiętam, jaki dokładnie. On się dosyć dobrze zachowuje, oczywiście on jest impregnowany, ale no ja tutaj nie do końca polecam na blaty kuchenne. Chyba że ten nowy impregnat, który dostałam na maila, będzie się sprawdzał, to zobaczymy. Tutaj fronty są frezowane, zobaczcie, i wylakierowane w kolorze niebieskim. Także jak chcecie coś nietypowego, to zawsze ten lakier daje takie fajne możliwości, że możecie sobie dobrać dowolny odcień i kilka mebli zrobić w podobnym kolorze, albo gdzieś ścianę wylakierować, czy się dopasować. Dobrym rozwiązaniem też w meblach są szafki, które są podwieszane, więc jak robicie takie szafki, to też możecie zrobić podwójne dno w szafkach wiszących u góry i wtedy od dołu będziecie widzieli jedną taką gładką taflę płyty i tam na przykład zrobić takie cieniutkie bruzdowanie i schować profil LED-owy, także żeby móc sobie podświetlić całość. Zobaczę, czy nie ma jakichś pytań. Kolejny dzisiaj drugi punkt to jak współpracować, jak znaleźć stolarza, jak wyceniać meble. I teraz tak, słuchajcie, ja się spotykam non-stop z różnymi wycenami od stolarzy i z różnymi sytuacjami, które mi opowiadają klienci. I teraz dlaczego wycena może nie być równa? Dlatego, że jeżeli nie macie profesjonalnego projektu, albo nawet macie projekt, to nie wszystko stolarz jak gdyby dany, dwóch takich samych stolarzy tak samo jak gdyby wyceni, tak samo sprawdzi parametry. Czyli bardzo często, jak wysyłam, dostajemy bardzo różne wyceny i później okazuje się, że inaczej są policzone niektóre meble, że nie wszystkie fronty są na przykład wycenione w lakierze, że cokół na przykład nagle się pojawia na budowie cokół i on jest z laminatu, a nie z niewylakierowany, że wszystkie widoczne części mebli mają być wylakierowane, że fronty albo te wszystkie prowadnice nie są na przykład od danego producenta, nie wiem, z Bluma, Spec i tak dalej. Zwracajcie uwagę, jeżeli wysyłacie do większej ilości stolarzy wyceny albo wybieracie sobie jakiegoś stolarza albo jakąś firmę, czy wszystkie są takie same parametry, czyli czy fronty, korpusy są z tego samego materiału. Jeżeli producent to jest Krono, no to niech będzie Krono. Jeżeli Egger, to Egger. Jeżeli Flyderer, to Flyderer. Żeby to było jak gdyby 1:1, wtedy będzie łatwiej Wam dokonać tego wyboru. Ale też zwracajcie uwagę na wszystkie systemy, które są w środku, bo one tak naprawdę mogą generować Wam dwa razy taką cenę, jeśli chodzi o same obudowy i to, co jest na zewnątrz. Czyli na przykład jakie mamy profile LED-owe, jakiego producenta, jaka jest taśma LED-owa, jaką ma temperaturę barwową, ile tych diodek małych jest umieszczonych pod tym blatem, czy on będzie nam dobrze świecił.
jakie mamy rodzaje szkła, jeżeli są fronty przeszklone, czy szafki są do sufitu, do podłogi, jaki jest górny cokół, czy on musi być zrobiony, czy nie. Dlatego, że jak robimy meble na zamówienie, to one najczęściej są od ściany do ściany i nie zawsze te ściany są proste, więc to wykończenie ma bardzo duże znaczenie i tutaj powinniście na to zwracać uwagę, bo najczęściej różnice właśnie wynikają z tych detali, że na przykład mamy zaprojektowaną kuchnię, która ma być cała wylakierowana, czyli wszystkie fronty mają być wylakierowane i widoczne elementy, a potem się okazuje, że tylko fronty przednie są wylakierowane, a boki i widoczne części korpusów, cokoły i listwy jakieś wieńczące nie są. A to będzie zawsze widoczne, szczególnie jeżeli kuchnia jest biała, bo to będzie inny odcień bieli. Witaj Agnieszka. Dzisiaj prowadzę takiego krótkiego live'a na temat materiałów stolarskich, z czego robić w ogóle meble, jakie są ceny, jak współpracować ze stolarzem. Będzie jeszcze jeden odcinek, w którym pokażę przykłady, dlatego że dzisiaj nie działa mi udostępnienie ekranu. Ale mam nadzieję, że chociaż te informacje, które teraz Wam podaję, Wam po prostu przydadzą się przy wyborze. Czyli podsumowując, musimy sprawdzić, czy te same parametry są wybrane i te same parametry są wycenione u stolarzy. I naprawdę zwracajcie uwagę, jeżeli macie jakiegoś stolarza, który jest mega, mega tani, no to z jakichś powodów on jest tani, tak? I teraz pytanie, czy chodzi tylko o to, że on ma, nie wiem, pracuje sobie sam w garażu, robi bardzo dobrze, dokładnie, ale jest tani, bo nie ma kosztów, tak, jest w małej miejscowości, a ktoś ma bardzo dużą firmę, świetną jakość, świetne lakiery, świetne sprzęty, maszyny i zatrudnia mnóstwo osób i dlatego jego koszty wytworzenia są większe, czy chodzi o to, że po prostu na jakichś materiałach oszczędza. I tutaj trzeba to po prostu sprawdzić. Nie można absolutnie wrzucać wszystkich do jednego worka, tylko po prostu trzeba sprawdzić, czy te detale mają znaczenie. I teraz jak nieraz jeżdżę po jakichś takich realizacjach, czy tam do znajomych i widzę na przykład kuchnię wartą 45 tysięcy, ktoś mi mówi, że ona kosztowała, nie wiem, 20 i zaczynam oglądać detale, to widzę na przykład, gdzieś blat laminowany jest krzywo przycięty, gdzieś będą szczeliny, już widzę, że się będzie rozwarstwiać, gdzieś jest jakieś uszkodzenie, gdzieś piłą jest źle przecięte, są na przykład nierówne łączenia, fronty szafek są na przykład pozwieszane, gdzieś cokół górny jest z laminatu, boki już mają inny odcień, więc naprawdę skądś ta cena się, słuchajcie, bierze, więc trzeba naprawdę wszystkiego dopilnować, żeby to było dobrze zrobione. I też bardzo często, jak to są mali stolarze, no to oni, żeby przetrwać, muszą tych zleceń brać dużo i może być problem z terminami, więc jeżeli lubicie wszystko mieć zrobione na czas, to raczej wybierajcie takie firmy, które mają swoją lakiernię, gdzie Wam wylakierują na przykład szkło również, jeżeli chcecie mieć szkło pomiędzy szafkami, jeżeli macie jakieś fragmenty tapicerowane, to żeby oni też mieli tapicernię, żeby mogli to wszystko kompleksowo zrobić i żeby było to zrobione na czas, a nie, że będziecie czekali 6 miesięcy za jakimiś szafkami, bo okaże się, że tyle ktoś ma roboty, że nie jest w stanie wyrobić. Jeśli chodzi o meble z takich firm, które mają gotowe komponenty, tak jak IKEA, ale takich firm jest oczywiście dużo, no to mamy ograniczenia, tak? Jeżeli chcemy zrobić coś na styk i chcielibyśmy mieć szafkę 55 cm, no to nie dostaniemy takiej szafki. I teraz my marnujemy tą przestrzeń, bo robimy tam najczęściej we wnętrzu jakąś blendę. I no coś za coś. Oczywiście takie meble mogą być tańsze, chociaż wszystko zależy oczywiście z czego są zrobione, bo w IKEA są przecież kuchnie, które kosztują też 40 tysięcy. No ale u stolarza mamy wszystko, co mamy wszystko, możemy zrobić wszystko, co chcemy, tak? Czyli jest to idealnie pod wymiar. Więc tutaj warto się zastanowić, czy nie jednak nie zapłacić więcej. Wszystko zależy, czy robimy pod wynajem, czy robimy dla siebie, ale też zwracajcie uwagę, nawet w jakichś tam sklepach z tanimi kuchniami, z czego są zrobione fronty. Bo jak robicie pod wynajem i chcecie zrobić tanio, ale nie chcecie co 3 lata wymieniać kuchni, no to zróbcie ją porządnie i drożej, żeby ta kuchnia po prostu przetrwała, żeby ten blat przetrwał, żeby te fronty przetrwały, bo nie macie wpływu na to, jak osoby, które będą tam wynajmować, użytkowały tą kuchnię. No i zawsze to jest jakiś kompromis, tak? Czyli czy ma być szybko, czy ma być dobrze, czy tanio, zawsze tylko dwa elementy ze sobą się łączą, wszystkiego naraz nie dostaniemy. Nie uda się zrobić, żeby meble były piękne, idealne, w świetnej jakości, bardzo tanie i żeby były szybko zrobione. I na to musicie zwrócić uwagę. Jak macie oczywiście jakieś pytania, to dajcie znać.
Ja niestety Wam nie mogę nic pokazać. Strasznie cierpię. Nie wiem w ogóle, dlaczego tak się stało. Przeszukałam już wszystkie opcje, ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Także jakbyście mieli specjalistę od OBS-a i braku udostępniania ekranu, to bym prosiła o jakieś informacje. Ja zobaczę, czy nie ma jeszcze jakichś fajnych rzeczy, które mogłabym Wam widzę, że Marcin też mnie obserwuje. Marcin, nie działa mi udostępnienie ekranu i mój cały plan poszedł w siną dal. Cześć Mariusz. Szukam specjalisty od OBS-a. Jakby co? Szukam specjalisty od OBS-a, który mi pomoże. Ja zobaczę, czy jeszcze jakieś fajne informacje. Oczywiście o meblach można by było dużo rozmawiać, bo jeszcze są uchwyty przecież do omówienia, różnego rodzaju fryzowania. Ale to zostawię może na później, jak będę miała jakieś przykłady. Także zobaczcie, to jest ta zasada. Dobrze i tanio nie będzie szybko. Widzicie? To jest zasada dotycząca w ogóle wszystkiego w urządzaniu. Dobrze i szybko nie będzie tanio. Tak? Także mamy trzy rzeczy do wyboru. I szybko i tanio nie będzie dobrze. No i tego, słuchajcie, nie przeskoczymy. Nie wiem, ostrość. Aha, ostrość jest na mnie chyba ustawiona. Nie, nie łapię ostrości. Nie łapię ostrości, bo przecież ją chyba wyłączyłam. Chyba te najważniejsze rzeczy Wam, słuchajcie, przekazałam. Trzy razy tak. No, trzy razy tak właśnie. W następnym live'ie powiem Wam troszeczkę więcej, popokazuję materiałów. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Ale niestety tutaj nie przeskoczymy. I naprawdę bardzo dużo osób nie chce mi wierzyć, że jest dokładnie tak, jak mówię, że te szafki i te meble sporo kosztują. Stolarz, wiadomo, jakiś z mniejszej miejscowości będzie o wiele tańszy niż z dużego miasta, czy tam z Poznania. W Warszawie pewnie będzie jeszcze drożej. Jak wchodzimy do pięknego salonu i mamy super obsługę, no to my w cenie mamy tego mebla też tą obsługę, tak? Czyli, że ktoś, nie wiem, zastosuje lepsze materiały, lepiej nas obsłuży, więcej nam wytłumaczy, więcej czasu nam poświęci. Jest dużo takich sytuacji, z którymi ja się spotykam, że na przykład ktoś mówi, że ach, ja nie potrzebuję projektu kuchni, bo ja tam gdzieś byłem w jakimś tam salonie i ja sobie ten projekt już tam zamówiłem i jak ja tam te meble kupię, to ja ten projekt dostanę za darmo. I ktoś myśli, że projekt od projektanta, nie wiem, całego domu włącznie z projektem kuchni, to jest to samo, co projekt kuchni w salonie. Otóż, moi drodzy, nie. W salonie raczej meblujemy niż projektujemy. W salonie nie zastanawiamy się nad lampami, nad wykończeniem podłóg, ścian, jak to będzie pasowało w całości, tylko w salonie sprzedawcy mają za zadanie sprzedać nam produkt w postaci mebli na zamówienie, w postaci kuchni i oni mają nam pomóc z ustawieniu tych kuchni, dobraniu jakichś tam materiałów i tak dalej. A ponieważ ludzie zaczęli się przyzwyczaić do tego, że wszystko jest za darmo, czyli konsultacje, usługi, poświęcony czas, każdy powinien nam dawać za darmo i my możemy po prostu w nieskończoność gdzieś siedzieć i wszystko omawiać, zaczęli pobierać opłaty, bo ludzie zaczęli chodzić do jakiegoś tam super salonu, brać właśnie za darmo takie projekty, później szli do jakiegoś swojego stolarza z koziej wólki, no i on tam za pół darmo te kuchnie robił. I dlatego oni wprowadzili różnego rodzaju opłaty, 300, 500, tam, czy 600, czy ileś złotych za projekt. Jeżeli oczywiście zamówimy, no to jest wliczane w cenę projektu, ale pamiętajcie, że jest to tylko jak gdyby umeblowanie, ułożenie, kompozycja szafek meblowych, tak? Jeżeli chcemy, żeby to wszystko razem pasowało, no to raczej powinniśmy projektować całość, tak? Czyli cały dom potraktować, a kuchnia jest jednym z najważniejszych elementów, więc jeżeli macie ochotę, to po prostu umówcie się z jakimś projektantem na konsultację, jeżeli już jest bardzo późno i nie macie czasu na projekt i omówcie różne te rzeczy,
Albo jak macie czas, to po prostu zamówcie sobie projekt kompleksowy razem z tą kuchnią, bo to będzie wygodniejsze dla Was. Nawet jeżeli chcecie kupić sobie meble, nie wiem, z IKEA albo meble z jakiejś firmy, gdzie są gotowe komponenty, to przecież projektantowi możecie powiedzieć, że chcielibyście tu i tu kupić i żeby on się po prostu posiłkował tymi wymiarami, które dany producent sprzedaje. A dzięki temu ta kuchnia, czy te meble na zamówienie w łazience, czy jakieś szafy wnękowe, one będą zrobione tak, jakbyście sobie tego życzyli. To wszystko będzie fajne i spójne i na pewno będą mieli fajne też rozwiązania dotyczące i kolorystyki, i oświetlenia, i materiałów, które w kuchni też się znajdują, a nie są tylko i wyłącznie meblami, frontami i tak dalej. Co na blaty w kuchniach? Co Pani sądzi o Korianie? No właśnie, omawiałam to, także można sobie powtórkę zrobić. No, Korian ma swoje plusy i minusy. Na pewno czarny Korian mocno się rysuje, bo to już przerobiłam nie raz i zawsze ostrzegam klientów, którzy chcą sobie wybrać czarny Korian, a na białym może być widoczne wino. I to też niby wszyscy mnie słuchają, a później jak jest plama od wina, to jest problem. Oczywiście można go zeszlifować, zrobić w macie i tak dalej. Fajne jest to, że nie widać łączeń, że nie ma mikroszczelin, czyli jeżeli ktoś chce mieć na przykład na ścianie Korian i na blacie Korian, no to nigdzie nie mamy tych łączeń, czyli nie ma tych jakichś silikonów, nie ma tych fazek takich, jak jest w kamieniach, ale jest to dosyć delikatny materiał. Dużo osób myśli, że na Korianie można ciąć nożem. Nie można, że odstawiać gorące garnki. No raczej też się nie powinno. A jeżeli zastosujemy na przykład blaty z kamienia spiekowego albo z konglomeratu kwarcowego, no to one są o wiele bardziej odporne. O wiele bardziej odporne. Ale mamy już jakieś łączenia, jakieś faski, tak jak na przykład w spiekach mamy 40 pod kątem docinania, pod kątem 45 stopni, no ale jest też odporny na właśnie różnego rodzaju chemię, na kwasek cytrynowy i tak dalej. Łatwiej też wyczyścić, no i można odkładać gorące naczynia. Ale Korian daje za to mnóstwo kolorów, czego chyba żaden kamień nam nie da. Bo konglomeraty i spieki są to jednak naturalne kamienie, które są połączone albo żywicą, albo bo tu najczęściej jest żywica, ale jeszcze wiem, że gdzieś coś występowało. Poczekajcie chwilę, sobie tylko sprawdzę. Bo w konglomeratach kwarcowych mamy żywicę poliestrową, a w spieku co mamy? Granity, iły i łupki są razem połączone najczęściej. Tylko nie widzę za pomocą czego, ale to się naprawdę sprawdza. Koriany, jak chcemy na przykład te typowe kolory, jakieś granaty, albo biele, albo zielenie, albo są takie przeźroczyste koriany, albo ja widziałam też meble, które są bardzo opływowe, no to z koriany możemy zrobić. Ze spieku już nie zrobimy. Koriany z kolei też się nie nadają na przykład na budowę gdzieś kominków, blaty i tak dalej, tam gdzie jest ciepło. Więc też trzeba na to zwracać uwagę. Ale stosunkowo jest to materiał ciepły, nie jest taki zimny jak kamień w dotyku. Zobaczcie, tu jest kamień, on jest dosyć chłodny, tutaj jest korian w kolorze niebieskim. I tych odcieni naprawdę jest bardzo dużo. Ale tak jak mówię, może się troszeczkę rysować, więc samo to wykończenie też ma znaczenie. Jeśli chodzi o rysowanie, to korian występuje tak zwane lity w masie, czyli jeżeli bierzemy na przykład czarny, to koniecznie zwróćmy uwagę, żeby wybierać z takiej kolekcji, że jak porysujemy, to te linie nie będą w środku białe, tak jak w większości korianów, tylko czarne, bo taki korian też można dostać. Żeby kolor po prostu w środku też był. Wtedy nawet jak mamy ryski, to nie widać takich białych, delikatnych mikrolinii, tylko one są czarne, czyli są mniej widoczne. To też na to można zwracać uwagę. No jak ktoś jest zwolennikiem bieli, no to też mamy fajne biele w korianie. No ale tak jak mówię, on nie jest idealny. Eksperyment z winem proponuję zrobić na żywo. No mam tylko takie małe próbki, ale wiem, że plamy zostają. Więc oczywiście są impregnaty, można to też zeszlifować, no ale to zawsze wiąże się z jakimś dodatkowym kosztem, nie? Więc trzeba zwracać na to uwagę i raczej nie odstawiać na tym czerwonego wina. Wtedy lepiej zastosować inne materiały. Ja zaraz Wam sprawdzę.
Z konglomeratów kwarcowych to na przykład technistony mają białe, fajne kolory i czerń, więc jak już to może technistony. Zaraz zobaczę, co tu jeszcze jest. Technistony tutaj mam. A jeśli kamień spiekany, o którym mówiłam, czyli blaty z kamienia spiekowego, to tutaj widzę, że lapitek, scena końcu, też możecie sobie sprawdzić. Ja o tym będę mówiła na przyszłym live'ie, ale możecie sobie też lapiteka sprawdzić. Bardzo ładnie są wykończone meble właśnie z tych materiałów. Ok, czy macie jakieś pytania jeszcze? Coś robicie może na bieżąco i chcielibyście, żebym Wam odpowiedziała? To teraz jest świetny moment, zanim zniknę na ponad tydzień, bo we wtorek się nie widzimy, więc... A, z tego wszystkiego w ogóle zapomniałam tego udostępnić. To sekundkę jeszcze udostępnię na grupach, żeby inni też widzieli. No tak mnie to zaferowało, że nie mogę udostępniać ekranu, że po prostu jeszcze opóźnię. 20 minut walczyłam, ale mi się nie udało. A byłam pewna, że wszystko mam, słuchajcie, przygotowane idealnie. Wszystko działa, a już na piątkowym chyba live Q&A, gdzie odpowiadam na pytania, już miałam problem z udostępnieniem ekranu. I tam już się coś musiało zadziać niedobrego. No ale tak nieraz jest. Sobie tutaj poudostępniam. Żeby inni mogli sobie zobaczyć. Agnieszka pyta, a jakie zlewo zmywaki, z czego, czy podblatowe są ok? Słuchaj, jeśli chodzi o podblatowe, czyli te podwieszane, to one mogą być tylko i wyłącznie przy blatach, które są odporne na wilgoć. Czyli blaty te najtańsze, najbardziej popularne, laminowane, one odpadają. Czyli musisz wziąć blaty, które są z kamienia, ze spieków, z konglomeratów kwarcowych czy kompozytowych. Wiadomo, że te blaty kosztują w granicach 1500 za metr kwadrat. I to za chwilę, Mariusz, przeczytam to, co też piszesz. I dlatego, jeżeli chodzi o te podwieszane, no to musisz mieć materiał odporny, czyli musisz zainwestować tam 12-16 tysięcy w blat. Oczywiście zależy, jaka kuchnia, bo to może być i więcej, i mniej, jeżeli jest mała. Jeśli chodzi o podwieszane, to one mogą być zrobione, na przykład Rehow ma takie zlewy i chyba z Koreanu też robiłam, ja Wam pokażę, gdzie zlew, jak gdyby nie widać żadnego łączenia pomiędzy blatem a zlewem. Wiadomo, że one się na całej powierzchni też będą bardziej rysowały, więc też trzeba zwrócić uwagę, jak są ciemne, te rysy mogą być bardziej widoczne, przy bieli mniej. Są zlewy stalowe, które też się sprawdzają, chociaż niektórzy narzekają, a niektórzy sobie wychwalają. Przy blacie laminowanym raczej wszystkie rodzaje zlewów nakładanych. Granitowe z granitu są bardzo odporne i bardzo popularne. Kiedyś bardzo drogie, teraz można za 500, 600, 700, 1000 zł takie zlewo zmywaki granitowe kupić. Wszystko oczywiście zależy, czy jednokomorowe, czy dwukomorowe. W Koreanie możemy zrobić też perforację na blacie, czyli ta woda może spływać nam bezpośrednio do zlewu, który może być prawie jak monolit, jak gdyby nie widać różnicy. Ja mam chyba, to ja właśnie nie wiem, z czego ja mam szafkę w łazience, ale ona, umywalka jest połączona razem z blatem, nie ma żadnego łączenia i ona jest biała i wydawało mi się, że będzie problem z czyszczeniem, ale nie ma problemu. Oczywiście te plamy trzeba tam jakimś mleczkiem, czymś tam przeczyścić, jeżeli powstają, bo powstają nawet od jakiegoś kubka i naokoło woda się zbiera, więc na to musicie też zwrócić uwagę. Fajne są, jeśli chodzi w ogóle o zlewozmywaki, fajne jest to, jak nie ma za dużo właśnie łączeń, albo jak jest właśnie taki ukryty, podwieszany ten zlewozmywak, to na krawędziach, jak gdyby nie mamy tych łączeń. Tam zawsze, gdzie są jakieś małe szczelinki, jakieś krawędzie, to gdzieś tam naokoło nam ten brud się zbiera, no ale wiadomo, że trzeba też patrzeć, Agnieszka, na cenę.
Mariusz pisze, są super, chyba chodzi o Korian, są super pod warunkiem, że nie są podklejane pod blaty. Aha, chodzi o umywalki. Są super pod warunkiem, że nie są podklejane pod blaty postformingi. No właśnie, to jest to, co ja mówię, nie? Czyli żadne płyty wiórowe, MDF-y, wszystko, co może naściągnąć, nie może być. Korean Design tutaj Mariusz wysyła. Link do Koreanu zaraz sobie zobaczę. Co tam jest? I co, nie wyskoczyło mi? Stalowe dno, wady, zalety. Też mikroszczeliny, mikrorysy są widoczne. Wszystko zależy, jaki zlew. Ile on kosztuje? Bo są takie tanie, które się mogą szybko porysować, a są takie, które są bardzo odporne na rysy. Wszystko zależy, że jaki producent, jak jest zrobione. Tego na rynku jest naprawdę bardzo dużo. Korean, tak? Z Koreanu. No, falujące blaty, falujące elementy, tak, wszystko można zrobić. Ja pamiętam w ogóle, jak Korean wchodził do Polski i bardzo mało osób w ogóle wiedziało, co to jest. Ja widziałam właśnie podświetlane fronty, blaty, różne cuda. Ale jednak jak się robiło dużo rzeczy z tego Koreanu i przychodziło do wyceny i wycena wychodziła za sam blat tam, nie wiem, 18 tysięcy, a za jakieś nietypowe wyspy tam po 30-40, to jednak się trochę odechciewało. Tu widzę, że rysują sobie. Szkice sobie robią, wino będą wylewać, okej. Okay. Dobra, wylewają wino. Włączcie sobie też później i zobaczcie. Rysują, rysują, rysują. Pomalują, pomalują. I wodą wszystko schodzi. Wow. Świetnie. No ja mam inne doświadczenia, ale bardzo możliwe, że co roku ulepszają, tak? To jest jakiś Korean design. Pytanie, jakie kolekcje mają takie możliwości? No wygląda to super. Przynajmniej ten filmik, który tutaj jest na, prawie że na samej górze. No, ciekawe. Zobaczcie sobie też, co Mariusz ten... Mariusz wysłał tutaj link do Korean Design i tam jak sobie zeskrolujecie, jest fajny film, który pokazuje, jak malują po Koreanie pisakiem, wylewają różne substancje. Pytanie też, jak długo one są na tym blacie. Co będzie następnego dnia, nie? No ale ta struktura może być przez nich ulepszana. I zapewne tak jest, dlatego że z Koreanu są robione też elewacje, więc musi być odporny. Okej, okay, fajnie. Nawet jak mi się tutaj, widzicie, nie udało zrobić udostępniania, udało mi się troszeczkę Wam podpowiedzieć. Dajcie znać, czy Wam pomogłam i odpowiedziałam na Wasze pytania, wątpliwości. Jeżeli będziecie oglądali powtórkę, to też gorąco zapraszam do komentowania, lajkowania, udostępniania. Słuchajcie, prawie każdy musi urządzić się, wybrać te meble. Niech sobie troszeczkę może pogląda, posłucha, może uda mu się zrobić coś lepiej, łatwiej, dokonać lepszego wyboru. Niech skorzysta z tej wiedzy. Metr blatu białego 600 mm, około 1000 zł netto. Zatem nie jest strasznie drogi. No tak, tylko to jest netto, a ludzie zawsze patrzą na brutto, czyli już mamy 1230, tak? 6 mm. No i teraz 600 mm, tak? Czyli... To będzie 6 cm. Nie. Coś tutaj nie rozumiem. Dziękujemy, było miło. 600 mm. Czyli 60 cm, ale 60 cm? To nie wiem, o co chodzi. A, szerokość, tak? 60 cm. Czyli 600 mm szerokości blat, około 1000 zł netto, czyli 1230. No ale pytanie, ile właśnie wycięcia, czy robimy z lewozmywak też z Koreanu, czy robimy jakieś perforacje. Ja pamiętam, że kilka lat temu za ten fragment z lewu i ten kawałek perforacji w blacie płaciliśmy, teraz nie pamiętam, pomiędzy 3,5 a 5 tysięcy, a to było chyba z 6 czy 7 lat temu. Nie wiem, jak to teraz wygląda, nie? I to też dosyć mocno może wpłynąć na cenę. I to też trzeba by było sprawdzić. No ale widocznie Korean wyjdzie nam taniej, bo spieki mogą nam wyjść, z tego co widzę, drożej. Kamień naturalny też zależy, bo tak jak mówiłam, może być to 700 zł, a może być 1700, zależy jaki kamień. Pamiętajcie, że dużo granitu wygląda trochę jak na grobach, takie
pomnikowe są i mają bardzo dużo takich właśnie małych, takich jak salceson trochę, takich chipsików, więc też trzeba zwrócić uwagę, żeby nie dać sobie czegoś, co nam zniszczy koncepcję estetyczną całego domu czy kuchni, szczególnie te wzorzyste kamienie. Okej, dobrze, ja Wam bardzo dziękuję. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Jak macie jakieś podpowiedzi dotyczące OBS-a i udostępnienia ekranu, dlaczego może mi nie działać, to dajcie znać. Do zobaczenia za tydzień, oczywiście nie wtorek. Tutaj Mariusz poleca, dobrze, super. Wykonawca, świetnie. To sobie też, no SAS, zobaczcie, jak jesteście tutaj w okolicach Poznania, no to w SASie możecie sobie to zamówić i to widzicie, nie jest takie drogie, także takie koriany się też, jeżeli chcecie jakieś na przykład fajne kolory, to możecie sobie w Korianie wybrać. Najprawdopodobniej będziemy się widzieli w następny piątek, czyli nie w ten, tylko w następnym, chyba że z mojego urlopu coś Wam jeszcze nagram, zobaczymy jak tam będzie z internetem. Ja Wam dziękuję gorąco i do zobaczenia następnym razem i miłego tygodnia, weekendu Wam życzę i do zobaczenia, na razie, pa!